Natomiast jeśli chodzi o sobotę, to dzisiaj tutaj mieszkańcy od tych wczesnych godzin rannych rozpoczęli świętowanie na sportowo. Odbył się między innymi bieg rodzinny, jak również zawody w siatkówce plażowej. Mamy przecież piękne, gorące lato. I o tych zmaganiach sportowych już teraz nieco więcej opowie nam w swoim materiale Krzysztof Kostęcki. Pamiątkowe medale dla każdego, ale te najcenniejsze założyli na swoich szyjach Dariusz Boratyński oraz Wiktoria Kaliużna, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach w biegu Dobrodzieńska Dycha. Ze mną Monika Kabat, która jest współorganizatorem dzisiejszego dnia na sportowo. Proszę opowiedzieć parę słów na temat w ogóle dzisiejszego dnia, bo spędzacie właśnie te obchody miasta właśnie na sportowo. Dokładnie tak, bardzo biegowo. Już rano w parku o 8:30 dzieciaczki pobiegły tak naprawdę w 5 kategoriach swoimi dystansami, dostosowanymi oczywiście do wieku, i te nagrody zostały już rozdane. Główny bieg, Dobrodzieńska Dycha, 10 km ulicami miasta. To był 17 bieg uliczny, 5 kurtyn wodnych, 5 punktów z wodą, prawie setka strażaków, wolontariuszy, policjantów, ratowników medycznych. Wszystko po to, żeby biegacze czuli się bezpiecznie, a w tym wszystkim nagrody i statuetki dla różnych kategorii. Oczywiście dla klasyfikacji generalnej. Wielu biegaczy wpisuje sobie to już w kolejny rok swoich biegów. Mamy 6 biegaczy, którzy ukończyli 17 dych, czyli 17 razy byli z nami. I to jest dla nas wielki powód do dumy, że oni co roku do nas przyjeżdżają. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my, szanowni państwo, zobaczmy, co o samym właśnie tym biegu powiedzieli zawodnicy. To jest zawsze dobra zabawa, Dycha to jest idealny dystans. Po lokalnych tutaj miejscowościach, super rzecz. Od jakiegoś czasu właśnie tak zaczęłam przygodę z bieganiem. Tutaj zobaczyłam ten bieg, takie fajne wydarzenie i faktycznie super zorganizowane, także jestem zadowolona. Pogoda dopisała, co prawda trochę ciepło, ale tutaj te straszacze zrobiły swoje. Kurtyny wodne, bardzo dużo miejsc z piciem było, chyba co kilometr, co półtorej kilometra. Bardzo dobrze zorganizowany bieg. Tak oto, dzisiejszy dzień w Dobrodzieniu można było spędzić na sportowo, ale oczywiście to nie koniec atrakcji. Podczas obchodów 650-lecia istnienia miasta. Dla Kuriera Opolskiego Krzysztof Kostęcki.